it goes. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Widać, chochlik zgubił część łupu. Przeszedł tędy, na pewno. But other than some signs on the wall. Oh, yes. It's sometimes annoying that you have to trigger some things to appear. Zeskoczył do fosy, ślad się urywa. Do you want to risk it? Or not? Not really. We can go down there. There's some stairs. Which was love stairs. Move. If you haven't seen, if you haven't seen the no clips, clips about the third Witcher on a 10th anniversary of the games, I highly recommend it because this little thing about Geralt pushing people away from him is just a thing taken from Assassin's Creed, actually. Just these little things, you know, that make this world so complex. Upstairs, downstairs, nearby. List? No proszę, wyedukowany ten nasz chochlik. Wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać.
As we have learned just after we entered Novigrad, in you obviously didn't see it, but some other Doppler girl's acquaintance, maybe not a friend, but certainly an acquaintance, just got burned. He was, his name was Chappell. He was acting as a person named Chappell, to be exact. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. Me to follow the scent, but there's so many things to gather. You can pause and read it later, I don't care too much. Smoking pipe. Something to sell for 1 crown maybe later. Loot. Okay, so we are going on our Doppler hunt. I told you we just have weak ankles. Każdego śmierć czeka. Co mnie najbardziej w Nowigradzie denerwuje? Więcej nie ma. Tu jeszcze chleba. Schody za wysokie, a nie chciałem wracać. Polskie, kufle za małe, baby za duże. Gdyby coś ci się stało, trzymalibyśmy w ogóle masz przed oczami czyjąś... Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Kiepski z ciebie aktor. Sugeruje inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś doplerem i kleptomanem. No, tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Wziąłbyś się za jakąś robotę! Lepiej niech pada. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zaraza, zestarzałem się. Może
Wasn't very professional. Come on. My fighting style. Hit, get hit. Not very. Przestań, poddaj się. Finesse. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. So, what did I get? Not a lot of money, okay. And a plan for a weapon. If I will meet that merchant. Still, it's getting dark. It's not very far, but. Go. Thank you. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak było. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. So, I have made a good business. Taking that money from that Doppler. So in the end I got more money than I would get from that merchant alone. Or maybe if I brought... Anyway, it was a good business. Unfortunately, I have to go far away from Novigrad now. I have to get back there by horse. Not that it makes me too happy. Let's say a marker here. Those shady individuals, they're everywhere. I guess you have to be shady to, you know, survive in this city.
obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Someone feels offended. Again. They're so shady. Sure. Wrong way. Wieczny ogień nas prowadzi. And we are outside. I wonder what would happen if I went to that smuggler's. Smuggler's cache. Or. Are we going to see? Sure, why not? Someone's going to probably hit me later. Not my problem, really. Roach. This horse's name in Polish is Płotka, which is a absolutely female name. Saying this because I know some people were surprised that Roach is a girl. Yes, she's a girl. Always. She's always a girl, and every horse of Geralt was named Płotka. He has never named his horse in any other way. Jump on a horse. I don't know if there's a way to do that. Is it chasing me? Yes, it is. No, it's not anymore. Where do I go? Straight ahead. Hey. Some enemies in the woods? Nope. They'll be going after me. Nope. I
I love that minimap. I don't know what my partner's problem with it. He says that it forces people to look at it instead of the screen, and he has some right about it, but I'm on the right track. Tempo, tempo. Move it. Karsten Castle, it sounds actually familiar. Nie tak szybko. Don't be so mean, you horse. You forced her. Okay, we can dismount. And meet our lovely people. Now upstairs. Wrong way. This is my steering on the PS4. I can't. I am unable. I am bad at it. Talk. I znowu się spotykamy, Wiedźminie. Jakoś udało mi się trafić. Trudno nie znaleźć tak okazałej posiadłości. Mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wola. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod. Czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. A ten kasztan i gniady? Kasztan to grom, pełnokrwisty redańczyk. Waleczny, ale jak dla mnie zbyt nerwisty, trudny w prowadzeniu. A tamten gniadusz pochodzi z Serrikanii. Lord de Volte kupił go niedawno, niewiele o nim wiem, choć serrikańskie konie są bardzo wytrzymałe. Nazywa się Rupert. Czy Molly jest koniem? Słucham? Mimo wszystko przyszedłem tu dla niej. Cierpliwości, zaraz powinna tu być. Wydałam Molly polecenie, żeby dołączyła do nas, jak tylko uwinie się z pracą. To na pewno nie potrwa. To zależy, co kazałaś jej zrobić, pani. Ale nie mam wyjścia, poczekam. Znasz się na koniach, co? Zna się, to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się wrosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Słyszałem kiedyś o zerikańskich koniach. Pojadę na gniadoszu. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygram Nemrod. W takim razie ja dosiądę Cantarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! I hate horse races. But there's nothing to lose. Wszyscy gotowi? Hej! Naprzód! Aż damn it! I told you I hate horse races. Oof.
uwielbiam ten pęd wichru. Dalej idź mi je! Pokaż, na co cię stać! I oszczędzaj rumaka! I think I lost. Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Oh, I won. Okay. Dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Nic nie boli tak jak życie. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Sure he did. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni i próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc. To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Czy te jej pakunki to nie były przypadkiem bagaże? A ta dziewczyna nie była trubadurką? Tak, tak. Teraz mi się przypomina, że wracała z występów z Kowiru. Ale utalentowana rodzina, co? Niezwykle. I zapewne bardzo się kochająca. Jakbyś wiedział, Jaskier nawet napisał dla niej wiersz. Dla mojej cyraneczki, czy jakoś tak. Chciałabym mieć takiego brata. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił, a ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Ach, Dandelion. Sure knows how to charm a woman. And I am overburdened.